Mistrzostwa Świata w Budapeszcie przejdą do historii jako jedna z najlepiej zorganizowanych imprez. Wspaniały, ale mający kilkadziesiąt lat obiekt w centrum miasta był idealny do rozgrywania zawodów rangi światowej. Jedyną nadzieją był Damian Janikowski, lider i aktualnie najlepszy polski zawodnik. Siema, jak przygotowania? Siema, właśnie się pakuję. Za niedługo wyjeżdżam na salę, na trening. Muszę się powoli ubrać, zapakować ciuszki. To będzie na trening. Na trening. Woda. Tu kończę właśnie. Mojego następny będzie też po treningu, żeby dziabnąć. Nic no, pakuje się. I wychodzimy właśnie na trening. Nie? Kręcisz mnie jak drapie się po janie. Jak wibranerze. No normalnie wibranerze. Widać, widać. Oci kobryk. Przecież tam będzie waga jeszcze przecież. Tam się zważymy, bo tam co tu się zważymy, jak tam będzie inaczej ważyć. A tu kontrolnie możecie. Ja się nie ważę, bo nic mi się rozdziela, żeby się zbierać. Stój. Tyle co chciałeś, to masz. Jeszcze wczoraj kotą się uleciał. Damian jest rozpoznawalną postacią. Kibice zapasów z całego świata walczą o jego autografy, wyczekując godzinami przed arenami zapaśniczymi, by dostać jego autograf. Wartość jego podpisu znacznie wzrosła po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Polacy mają gdzieś swoją szatnię? Polacy nie mają swoją szatnię, mają. Nie wiem. Chodźcie w ogóle na drugą stronę. My mamy do pierwszej, jak się chcecie wpakować do naszej, to możecie. Szkoda, że Mistrzostwa Świata w Turcji znowu nie są. A Turcja szczęśliwa jest. Nie miała nawet jak stać. Nogi możesz spuścić, bo łaskutki. Tylko wiesz, to na tym przetarciu, żeśmy dużo rękoma machali, nie? Po prostu tak, żebyśmy zmusili się do pracy, nie? Wejdziemy, czas. Przed dzień zawodów Damian ciężko pracuje, aby zgubić ostatnie kilogramy tuż przed oficjalnym ważeniem. To chwila prawdy dla każdego zapaśnika.
Limit wagowy dla Damiana to 84 kg i ani grama więcej. Mogę iść na kulturystę? Może. Zapraszamy zatem gorąco na walki z Budapesztu dla sportowego wieczoru. Damian Jankowski i Bogusław Sobecki. O godzinie 9 rano specjalnym busem na Szerpentacja wyjechała spod hotelu Hungaria do Laszlo Pub Arena. Od tej pory Damian skoncentrował się wyłącznie na walkach. Ja specjalnie drżał, żeby nikt nie zajął. Nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj mam urodziny. 25 lat? Dzisiaj we dwójkę? W tym samym czasie, że 6? Tylko... Od olimpiady, pierwszy metr. Seul. Do tej pory był Seul? Ja myślałem, że 25 lat po ślubie. Z Józkiem, ja tam po ślubie. No co? No masz już 25. 24. W którym? 8? Ty masz więcej ode mnie. Nie, nie, nie. Pamiętam jak Andrzej w końcówce walki z Himmelem. Nie, bo tak. Skacze, a sędzia pokazuje uszczerzenie. Ale to i miał z tym. Nie zabijesz. Matradzie też miał z tym. Jak mu jest? No, Liszwanem. Liszwanem, też było. Z Siergiejem. Jak odbił się z nogi, nie? Tak. Ty już tak... To. Koniczka zrobi, to co zobaczysz. Rozgrzewka w sporcie zapaśniczym odgrywa kluczową rolę. To adaptacja organizmu do wysiłku fizycznego, który czeka go w walce. Zawodnik w czasie rozgrzewki imituje różne techniki, które będzie chciał później zastosować podczas walki. Rozgrzewka ma także ogromny wpływ na regulację stanów emocjonalnych związanych z oczekiwaniem na start w zawodach. Starczy kamer na razie. Pierwsza walka. Muszę się chyba rozgrzać, bo kurwa. No.
Thank you.
nie ma kamerowania, się tylko kurwa zapięta na mnie. To było to. Janikowski swoją walkę półfinałową z Talebem Namatpurem przegrał przez błąd sędziego, gdyż rzut był wykonany za nogę. Pozostała mu już tylko walka o trzecie miejsce. Na drodze do brązowego medalu stał zawodnik o wyjątkowo białoruskim nazwisku Jawid Hamzatow. Thank you.
ostatnio wygrałeś na P-klasie. No kurde, i tu tak kurde w miarę lekko. Katamadze wygrał? Pofinałowa walka bardzo dobra była. Tutaj ja nawet, no może do siebie takich pretensji nie mam. Straciłem w jakiś sposób punkty, których po prostu nie potrafiłem później, można tak powiedzieć, odrobić, gdzie przy tych przepisach teraz pracowałem całe 6 minut na ręce, gdzie zawodnik z Iranu dostał ostrzeżenie. Później, tak jak gdzieś tam z boku słyszałem, mówiono, że machali rękoma, upominali sędziów, żeby tylko nie dać pasywności, gdzie tak naprawdę powinni dać, bo bali się, że zrobię akcję w parterze i wejdę do finału. No także z jednej strony jakiś był mój błąd, nie zdominowałem tego zawodnika, nie pokazałem swojej wyższości, a z drugiej strony, tak jak mówię, no wszędzie gdzieś ktoś jest skorumpowany, ma jakieś układy, układziki i w każdym sporcie tak bywa. Ale no, taki jest sport, no takie są zapasy, jest to bardzo ciężka, niedoceniona taka dyscyplina nasza w Polsce. Partia to jest moja koronka, ja tam potrafię naprawdę wynosić zawodników, rzucać ich, zdobywać punkty, w stójce później dobrze to przytrzymać i tak się wygrywało. No, teraz no niestety, no, ci co byli kiedyś mistrzami muszą więcej teraz popracować, są trochę niżej, a ci co po prostu kiedyś byli tacy można gdzieś na ręce pracosiami, a przegrywali z tymi co się więcej blokowali w parterze, potrafili lepiej, no to teraz wygrywają. No. Także zobaczymy, jeszcze mamy trochę czasu. Nie składam rąk jeszcze do pudełka i będziemy walczyć dalej. No i to jest piękna deklaracja, cieszymy się bardzo i dziękujemy za te emocje, Damian. Tyle, drodzy Państwo, Damian Janikowski, dzisiaj piąty podczas drugiego dnia rywalizacji klasyków Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Kolejne mistrzostwa niestety już za nami, ale przed nami będzie jeszcze ich wiele. Trzymamy kciuki, Damian.